Cześć. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć tylko kilka słów o naturalnym systemie kolorów Hasselblada. Patrzcie, wędruję przez las, ciągle zmienia się pogoda, potrafi zmieniać się, więc pewnie teraz też się zmieni za chwilę, wyjdzie jakieś słońce zza chmury i tak dalej. Ale słuchajcie, wędruję przez dosyć dziewiczy las, przez bardzo ładne tereny i takich zdjęć nigdy sobie nie chciałem robić. Dlaczego? Dlatego, że każdy system niesie za sobą pewną interpretację kolorów. Kanony nie bardzo nadają się do przyrody. Fuji świetnie rejestrują barwy zielone, ale ich systemy interpretacji kolorów oparte o dawne filmy to dziwny pomysł. Na początkach się kupuje Fuji, to się człowiek cieszy, że taką możliwość ma, że może sobie ustawić astie, prowie i tak dalej. Tylko słuchajcie, po co? Po co? Słuchajcie, to jest jakieś dziwne. Ja najpierw tego nie rozumiałem. Cieszyłem się z tego, że mogę zinterpretować rzeczywistość na różne sposoby, ale słuchajcie, tak naprawdę to do niczego nie prowadzi. To jest po prostu jakiś chory zaułek, bo teraz mam pewien punkt odniesienia. Wcześniej go nie miałem. Więc nie dziwię się Wam, że tak samo myślicie. Tym punktem odniesienia jest właśnie naturalny system kolorów Hasselblada. Coś, czego to trudno zrozumieć, trudno opisać. Hasselblad wprowadził w swoich aparatach, we wszystkich, łącznie w tym, że w dronach, w tych dronach DJI-a, które mają kamerę Hasselblada, też znajdziecie ten system. To jest system obróbki kolorów, to jest system rozpoznawania i interpretacji barwy bieli. On jest nieprawdopodobnie działający i on jest tym, co sprawia, że mnie tutaj się fotografuje świetnie Hasselbladem. Dlaczego? Dlatego, że barwy rejestrowane są tak, jak je widzimy. A to są trudne barwy. Las jest trudny. Sony zaniebieszcza cienie. Fuji w ogóle wprowadza swoją interpretację, też ma zaniebieszczenia i też wprowadza interpretacje zimne. Canon jest różowo-pomarańczowy. Nikon jest przejaskrawiony kolorystycznie. W miarę neutralny, a przejaskrawiony. Więc każdy aparat, każdy system, w który wejdziecie, wprowadzi Was w pewną stylistykę obrazu. I jak ja przeszedłem na GFX-a 50R systemu Fuji, to cieszyłem się z tych profili barwnych. Ale nagle się okazało, że te profile nic nie dają. Nagle się okazało, że owszem, chcę mieć taki obraz w tą stronę popchnięty czy w tą, wykorzystuję je i może to jest przydatne. Cieszyłem się z niego, bo cieszyłem się z ostrości obrazu, z jakości. Ale też zaczynałem uciekać w fotografię czarno-białym jak zawsze. Zawsze uciekałem w fotografię czarno-białą, ponieważ z kolorów nigdy nie byłem zadowolony w pełni. I to się zmieniło na pierwszej sesji z Hasselbladem 907X. To był próbny aparat, wziąłem go do ręki tak, żeby go wypróbować i zwariowałem, bo nagle się okazało, że widzę dokładnie to, co widziałem na zdjęciu. I na tej sesji, pojechałem sobie na takie próbne zdjęcia, miałem, słuchajcie, co ja wtedy miałem? GFX-a 50R i Hasselblada 907. Pojechałem do Wilanowa i tam fotografowałem różne szczegółowe, jakieś bukszpany, jakieś kamyczki wyścielające tam podłoże przed pałacem. Tam, gdzie było dużo detali. I przyszedłem, zacząłem analizować zdjęcia i nagle widzę tak. Zdjęcia, ta sama matryca, ta sama, a zupełnie inna interpretacja kolorów. Fuji, zdjęcia, fotografie. W Hasselbladzie to, co widziałem naprawdę. Nie da się tego porównać. Oczywiście Wy będziecie mieli z tym kłopot, bo nie byliście w tym miejscu. Ale ja wiem, że te zdjęcia z Hasselblada pokazują dokładnie to. Słuchajcie, jest takie, na stronie Hasselblada znajdziecie takie wytłumaczenie systemu naturalnego kolorów, gdzie jest pokazane, są pokazane trzy panie sfotografowane różnymi systemami. To Wy się tylko możecie domyśleć, który system jest który. Ale prawda jest taka, słuchajcie, że to są zupełnie różne systemy. To jest zupełnie różny wygląd i interpretacja skóry. Czy któraś jest doskonała? Nie. Dopiero jak widzimy obok siebie, to widzimy, że nie. Słuchajcie, Fuji słynie niby z tego, że ma fajną kolorystykę skóry. Tak, ma lepszą niż Canon, niż Nikon. Ma. Ale w porównaniu z Hasselbladem, to jest w ogóle nie do przecenienia. Z Hassela od razu wychodzą Wam zdjęcia takie, jak trzeba.
Nawet jeżeli macie dziwne zestawienie kolorystyczne, wyjdą Wam zdjęcia takie, jak trzeba. Jak ja wziąłem Hasselblada na zdjęcia próbne już po zmierzchu, to znaczy po zachodzie słońca, do parku, w cieniu, to wiedziałem, że cień spowoduje totalne zaniebieszczenie. To znaczy, musi spowodować w każdym aparacie. A zieleń drzew musi powodować jeszcze taką dominację zieleni. Tymczasem na tych zdjęciach nic takiego nie było. Naturalny system kolorów Hasselblada powoduje, że chodząc w takich terenach jak tutaj, wiem, że każde zdjęcie jest super i udane. Nie wiem, czy rozumiecie takie niuanse. Ja, widząc w takim terenie jak tutaj, taka dolina wypełniona, słuchajcie, krzakami jagód, no wspaniałe miejsce. Ale każdym normalnym aparatem to będzie zrobione zdjęcie, natomiast Hasselblad odda klimat tego miejsca, tak jak on powinien być i tak jak ja go widzę. I dlatego cenię ten system. Oczywiście za rok, za dwa może wyjść zupełnie inny system, może być jeszcze lepsza interpretacja kolorów, może być firma X, która zrobi coś naprawdę zajebistego, ale na dzień dzisiejszy jestem przy Hasselu, jestem przy kolorach i o dziwo robię coraz więcej kolorowych fotografii. Coraz mniej obrabiam w programach graficznych. Suwaczki kolorów nie ruszam. Ciemniej, jaśniej, trochę rozpiętość w cieniach, trochę w światłach, nic więcej. Bo nic nie trzeba robić. Tak wygląda praca z plikami Hasselblada. Słuchajcie, naturalny system kolorów Hasselblada to jest coś, co brzmi jak slogan reklamowy, ale tym sloganem nie jest. Naprawdę tak działa. Także jeżeli będziecie mogli być w 6x7 w Warszawie, jedźcie sobie tam, bo to jest sklep, gdzie ten Hassel zawsze jest i można wyłożyć swoją kartę i można zrobić zdjęcia. Pan Marek Wam będzie służył pomocą. Jedźcie. Zapowiedzcie się czasami, zapytajcie, czy bo czasami może nie być pewnego sprzętu, ale zapytajcie się, jedźcie, sprawdźcie. Zobaczycie na własne oczy, o czym ja teraz mówię. I żaden system nie da Wam tego. Słuchajcie, z Hasselbladami jest tak, że po wykonaniu zdjęcia mamy pewien moment, kiedy musimy jakby pozostać nieruchomi, żeby się zapisał obraz. To jest jego wada, tego systemu. Jak szybko poruszymy, to ten zapis może być dziwny, może nam gdzieś tam zniekształcić rzeczywistość. To jest dziwność tego systemu. A jeżeli fotografujecie dla fajnych obrazów, to system naturalny kolorów Hasselblada da Wam to, czego chcecie. Ja Wam bardzo gorąco polecam, bo na dzień dzisiejszy jest to, kurczę, jest to normalnie top tego, z czego ja się cieszę. I moje pliki cyfrowe, jak ja nazywam to negatywy cyfrowe, z tego czasu wiem, że zostaną ze mną na bardzo, bardzo długo. Bardzo trudno będzie je przebić w moim warsztacie, bo dają pełną informację o świecie, który jest rejestrowany. Waszym interesem potem będzie tylko to, żeby ten świat, który postawicie przed kamerą, żeby był atrakcyjny, fajny i z pomysłem. Ale to, że nie musicie grzebać w kolorach i to, że kolory wyjdą takie, jak trzeba, to jest nie do przecenienia. Trzymajcie się.